Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 29 sierpnia i taki luźniejszy dzień mam, bo popadało dość sporo, 14 litrów. Także dzisiaj mam zaplanowane opróżnić silos. Do tego muszę zapalić fendata, leżówkę przestawić i żmijkę wyciągnąć. I do big bagów, bo tam będą ze 3 tony. I tak sobie pomyślałem, że nagram wam film o fendzie, o serwisie. Tu jest fakturka. No, czyli co ile kosztowało. Dokładnie tutaj jest na fakturce. Zaraz wam omówię. I opinia o serwisie. No, moi stali widzowie wiedzą, że zmieniałem serwis, bo ten serwis w tej firmie, w której kupiłem ciągnik, był beznadziejny. Opinię im ostatnio wystawiłem na Google'ach. W końcu się zmobilizowałem, bo jak zawsze ze wszystkimi schodzi dość długo. I dostali zasłużoną opinię. Aczkolwiek wam powiem, nie wiem dlaczego mają jeszcze tyle gwiazdek na Google'ach, bo tam 4,7, 4,6. Jestem w szoku. Tak jak oni traktują klienta, to no, 3 miesiące na usunięcie wady fabrycznej, która można powiedzieć uniemożliwiała pracę tym ciągnikiem, czyli problem z tylnym podnośnikiem. 6 miesięcy czekałem na naprawienie opadającej ośki. Się nie doczekałem. Gwarancja się u nich skończyła. Przedłużyłem w innej firmie. Kompletnie olali klienta, który kupił maszynę za 500 000. No i też wiedza u nich o tych maszynach jest takie podstawowa, może nawet nie. No i dzisiaj będzie ocena tego drugiego serwisu. No i tak jak mówiłem, co ile kosztowało. A propos tego podjazdu, to też zrobię oddzielny film, jeszcze nie zdążyłem, bo też się pytacie, ile to wyniosło, ten beton. No trochę wam powiem, to kosztowało. Niedużo zalane, ale dużo zapłaciłem. No, wracając do ciągnika. Co tu przy nim było zrobione? Na początek, usługa serwisowa. 8 godzin sobie policzyli po 220 netto, to wyszło 2169. Filtr AdBlue. No, i będę wam mówił, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam. Zaznaczę, że ciągnik w momencie serwisu miał około 200 godzin przepracowane, także no, nieduże. I wymieniony został filtr DEF, czyli jak sprawdzałem po numerach, to jest filtr od AdBlue za 476 zł. Niezłe ceny mają, nie? Jakiś tam O-ring za parę groszy, za 30 zł. Tutaj wam kamera nie wyostrzy. Później wkład filtra hydraulicznego. Nie mam pojęcia, z której strony to jest. Chciałbym wam pokazać, ale czy z prawej, czy z lewej, za którymś kołem bym obstawiał za tamtym, bo za tamtym jest cały ten blok hydrauliczny, to może być i filtr. Z ciekawości zajrzę pod spód. Czy tu coś widać? A, widać. Widzicie? Tam za tym, za butlą, tam są filtry. Pewnie za dwa. Tam są koło siebie. No, no to filtr hydrauliczny kosztował 585 zł, no i tam parę groszy. Wkład filtra Vario 607 zł. Później powietrza, filtr powietrza kabinowy, sztuk 2. Z tym się kompletnie nie zgadzam. Aczkolwiek no, jeżeli musieli wymienić, to mogli zostawić stare filtry, bo one obstawiam, że były czyściutkie, nie? Nieruszone. Po 200 godzinach tu są te dwa filterki.
kabinie od obiegu wewnętrznego. No i to jest minus tego serwisu, o czym wam później powiem, że żadnych filtrów mi nie zostawili, aczkolwiek mówiłem, żeby zostawili. To by były na zapas, bo zanim one się ubrudzą, no to 5 lat. I za to zapłaciłem, za co jestem trochę zdenerwowany, 300, ale kij z tym, jeszcze będzie większa cyfra później. Jakiś ceiling washer, nie wiem, pewnie jakieś 30 zł, filtr oleju silnika 128, czyli tu ten, cena dobra, nie? Jak za taki filterek, w porównaniu oczywiście z innymi, nie? Bo silnik, podstawowa część w ciągniku i filterek 120, później skrzynia 607, hydraulika 585. No to jak na zwykły olejowy filterek do silnika, no to w miarę cena do zaakceptowania. Później zestaw filtrów paliwowych za 614 zł. Nie, za takie filterki to już dużo. Żeby nie było, że się użalam, tylko mówię. A poza tym to widzicie? Nie. Myślałem, że tu jest mokre. Ale nie jest mokre. Bo były lekko wilgotne, jak go przyprowadziłem, ale już są suche. Tu gdzieś musiało coś, jak je przykręcali, nie wyczyścić i lekko od paliwa pewnie. Dlatego były brudne. Dobra, dalej. Lecimy, żeby ten film nie wyszedł 20-parominutowy. Tylko chciałbym się w 15 zmieścić. Podkładka uszczelniająca, ta Zatam 8 O-Ring za 41 O-Ring, 41 zł, nie? Pięknie, piękna cena. Tutaj vent filtr. Jak sprawdzałem, to jest jakaś taka nakrętka. Zaraz wam pokażę ją na zdjęciu. Odpowietrzająca. Korek zbiornika oleju hydraulicznego z odpowietrznikiem AKKO. Takie coś. I to kosztuje 179 zł. I nie mam pojęcia, gdzie to wkręcili. Czy to od spodu jest, czy z tyłu. I nie wiem, czy to trzeba wymieniać. Serwisantem nie jestem. Także tak. Kolejne. Wkład filtra powietrza. No, z tym się też nie zgadzam. 522 zł za ten osuszacz. No znaczy, jak musieli, to musieli pewnie, ale mogli stare zostawić. Bo z nim się nic nie dzieje, bo parnik ostatnio chyba po 5 latach rozkroił go i był w stanie dobrym ten filtr. Tym bardziej, że ciągnik może raz przez ten okres pracował w deszczu. Także nie miał ten filtr czego suszyć, tak naprawdę. No a 600 poszło w pizdu, bo mi nie zostawili starego. Dobra, olej. Super hit. 208 litrów razy 0,24. 1522. Zrobili tak zwany duży serwis, czyli wymienili też olej w hydraulice. Chciałem powiedzieć w skrzyni, ale w Varionie wymieniali. I to wyszło te 1522 zł. O czym mnie nie poinformowali. Tu jest minus dla serwisu. Aczkolwiek jak trzeba było, to i tak bym się zgodził. No ale mimo wszystko oni powinni mnie o tym poinformować. Czy klient wyraża zgodę, a nie tak, że się przyjeżdża na odbiór. A, wymieniliśmy ci jeszcze olej za prawie 2 koła? No, bo trzeba było, nie? Tu mam ten olej w tych 2 banieczkach. Po 20 litrów są te banieczki. I wam powiem, że wlali tego oleju 40 litrów, tak? Nawet wam powiem więcej. Jest na fakturze 208 razy 0,24, 50 litrów.
A ten pojemnik, jeden jest, no powiedzieć, prawie pełny, nie wiem ile olej waży. 19,32. A tutaj, o, 14. No ale co nie zmienia faktu, że tu więcej niż 6 litrów nie ma. Generalnie mi powiedzieli, że tyle wyleciało, no ale wlali więcej. Czyli jak tyle wyleciało, wlali więcej, to powinno być na miarce więcej. A ile na miarce jest? Trochę poza połową. Z 70%, czyli tyle ile było. Na kapale. Czyli tego starego oleju jest trochę za mało. Tak na męską logikę, nie? Z tym co jest na fakturze. Może trochę wylali, bo było zanieczyszczone, no ale 20 litrów. Dobra, ale mniejsza z tym. Już zostawiam ten temat, nie dojąży. Ten olej będzie do któregoś ursusa. On się później wleje i będzie ten sam. Aczkolwiek mam lekkie opory, bo jak wiecie, ursus nie ma żadnego filtra oleju. Także wszystkie opiłki, które się w skrzyni wytwarzają, no to są też w tym oleju, nie? I później tego podpinać. Dlatego jeszcze nie wlałem tego oleju. Może w ogóle go nie wleję. Zobaczę. Temat do przemyślenia. Dobra. Olej silnikowy. 10W40, 200 litrów razy 0,07 za prawie 500 zł. Olej przekładniowy 200 litrów razy 0,05, 80W90 to do przednich tych satelit, czy jak się to tam mówi, do przedniego mostu. Zmywacz do hamulców, żeby wszystko wyczyścić, za 15. Filtr kabinowy za 220 zł. Do smaru za chwilę wrócę, przedostatni. Filtr kabinowy za 220 to jest ten tu z tyłu. I przyznam, że on był brudny. No bo go sprężarką przed oddaniem przedmuchałem. No i to jest najlepsze, że ten filtr wymienili. Dwa filterki w kabinie wymienili, nie wiem po kij, ale filtra silnikowego nie wymienili, bo stwierdzili, że jest dobry. No jak dla mnie to on jest ważniejszy niż te dwa tam w kabinie, które filtrują tak naprawdę czyste powietrze. I też bym powiedział, jest dużo, dużo ważniejszy od tego filtra osuszacza, czy jak to tam się zwie. Także zamiast tych filtrów, to bym wolał, żeby wymienili już ten filtr silnikowy powietrza. Nie, tego nie ogarniam, po prostu nie ogarniam. Ten wymieniony w kabinie, czyste filtry wymienione, silnikowy zostawiony, bo był dobry. I tak jak wam powiedziałem, największy minus dla tego serwisu jest taki, że żadnego filtra mi nie zostawili. Aczkolwiek były dobre. No, poza tym kabinowym może. Z kierownikiem szło się w miarę dogadać. Jeżeli o termin chodzi dostawy ciągnika 10 na 10, zastrzeżeń nie mam. Wykonanie usługi, no nie wiem, jeżeli uwzględniając to, że mi filtrów nie zostawili i brak poinformowania mnie co robią, no to bym wystawił jakieś 6 na 10. Jeżeli o pracę ich chodzi, no to 9 na 10 by ode mnie ocenę dostali za to, że te filtry paliwa były brudne. A jeszcze jedna rzecz. No dobra, 8 na 10. Tu jest też na liście SMAR za 25 zł. I chciałbym zaznaczyć, że ja cały ciągnik przesmarowałem przed oddaniem im.
Czyli po prostu widziałem, że do każdej kalamitki była smalowniczka dotknięta i tylko jeden taki ruch, czy wychodzi smal. I policzyli 200 ml smalu. Ja się przyłożyłem, żeby go wyczyścić, wszystkie filterki powydmuchiwałem, przesmalowałem go ładnie. No, ale pewnie tak mają w zaleceniach, tak zrobili. Aczkolwiek, jeszcze czekajcie, stropian wezmę. Nie wiem, czy to będzie widać, czy trzeba będzie ruszyć. Teraz to już może za późno. Ale jestem ciekawy, czy wał jest przesmalowany, czy coś tam będzie widać. Zaraz się zobaczy, co tam od pompy jest. A nie. No ale chyba nie ma żadnych kalamitek. Myślałem, że tu są normalne krzyżaki. No, jak im oddawałem ciągnik, to cała ludki był przesmalowany. Jeżeli na wale nie ma kalamitek, bo o wale zapomniałem. To jest osłona wału. Myślałem, że to się całe kręci. Osłona, bo tu jest przymocowana. To nie może być wał. A tutaj jak tu jest? Nie widać. No ale w każdym razie na pewno kalamitki to tu żadnej nie ma. I tą mośkę dość dobrze zawsze smaruję. Żeby mi się nie wytłukła. Bo tutaj jak się to wytłucze, to koszty będą spore. I tak wygląda od spodu. I taki koszt wyszedł dużego serwisu, czyli 8235 zł. Taki film informacyjny dla Was, ile kosztuje serwis takiego ciągnika. Serwis innych marek na pewno będzie trochę tańszy, przynajmniej z tego co pisaliście w komentarzach. Dodam tyle, że tego nie trzeba by było robić, o ile bym nie przedłużał gwarancji, bo gwarancja została przedłużona o dodatkowe 2 lata, co kosztowało chyba 2400, to przedłużenie na te 2 lata do 500 godzin, czyli niezbyt dużo tak naprawdę, aczkolwiek te serwisy no to już wychodzą 3 razy więcej od tej przedłużonej gwarancji. No następny na pewno będzie taniej o te 2000, bo olejów w skrzyni nie będą wymieniali i pewnie większości już tych filtrów, tylko właśnie filtry od Vario, od hydrauliki, paliwa, oleju w silniku. No i ewentualnie jeszcze ten olej w Vario, bo jeszcze nie był wymieniony. To myślę, że ta dwójka odejdzie. A teraz to wyszło 6700 netto. Tak naprawdę do zapłaty, bo jestem watowcem, także no 1600 watu, no trochę ponad 1500 z powrotem wróci. No i chyba tyle w tym filmie. Serwisanci mnie na pewno oglądają, więc pamiętajcie. Zostawiajcie filtry, jeżeli klient sobie tego życzy i informujcie o kosztach, jak coś więcej robicie. Takie dwie dla Was uwagi, bo pewnie żaden klient Wam tego nie powie. No a ja zawsze we filmie mówię, co mi nie pasuje. Także taka lekka, konstruktywna krytyka. Ale ogólnie Wam powiem, na razie spoko serwis, zobaczymy jak to tam dalej się będzie układało, bo jeszcze na pewno raz zaprowadzę za rok do nich, bo będzie trzeba, żeby tą gwarancję przedłużoną utrzymać. No i na pewno się dzieci w komentarzach spłaczą, że niby to ja płaczę na te koszty.
bo jak już coś powiem, ile kosztowało, to że od razu płaczę, nie? Zawsze się z takich ludzi śmieję, bo nie można powiedzieć, co ile kosztowało, bo od razu płaczę, że tak mu źle, tak mu niedobrze. Takie ziemniaczki u nas są, jak na razie. Trochę popadało, może jeszcze urosną. Także tak, jak się jakaś pusterka następna trafi, czy będę prowadził na serwis, na pewno będzie o tym film. Bo nie ukrywam wam niczego, dlatego no, niektórzy się śmieją, że się psuje ten ciągnik. A na pewno inne są bezawaryjne. Na pewno się też coś psuje, tylko gospodarz wam zawsze powie, nie panie, nie psuje się. Serwis był 10 razy, ale tak, żeby go pooglądać. Dobra. I to wszystko w tym filmie. Także standardowo, jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.